Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będę przygotowywać przepyszne, czerwone, tajskie curry z kurczakiem, z papryką, cebulką, z papryczką, z liśćmi limonki kafir. Mam tutaj taką pastę, która mi ułatwi życie. To jest tajska pasta do właśnie czerwonego curry, która zawiera wszystkie niezbędne składniki, między innymi imbir, czosnek, papryczki chili, trawę cytrynową, więc nie musimy już takiej pasty sami przygotowywać. Zatem zapraszam do gotowania. Teraz na rozgrzaną patelnię wleję olej kokosowy. On się teraz właśnie latem w takiej postaci tutaj przechowuje. Troszeczkę niech się nam zagrzeje. Temperatura jest już odpowiednia, zatem daję tutaj jedną cebulę, jedną żółtą paprykę i jedną czerwoną paprykę. Wszystko razem. I teraz należy przez kilka minut, cały czas mieszając, przesmażyć te warzywka piękne. Warzywka się przesmażają. Ja dodam jeszcze jeden ząbek czosnku. Ja kupiłam taki fajny, młody czosnek. On jest bardzo soczysty. Fajny polski czosnek. Super. No, aromaty takie, że... Szkoda, że nie mogę Wam tego zapachu po prostu podać każdemu do domu przez internet, ale tym bardziej zachęcam Was, żebyście sobie spróbowali zrobić takie curry. Zobaczycie, jakie to jest feria smaków fajna. I jeszcze przez jakieś 2 minutki. Teraz będzie pora na przesmażenie pasty curry. Ja sobie tak tutaj na boczek te wszystkie warzywka przełożę, bo po co brać kolejną patelnię, jak można na jednej. Odrobina oleju kokosowego, jakąś jedną łyżkę i 3 łyżki takie stołowe pasty tej czerwonej curry. I teraz przez 3 minutki przesmażymy. Pasta się przesmażyła, uwolniła swoje cudowne aromaty, można ją połączyć tutaj z warzywami. I mam nadzieję, słuchajcie, że nie będę musiała zaraz zmieniać patelni, ale myślę, że się tutaj wszystko nam zmieści. Teraz wleję 400 ml mleka kokosowego. Zamieszamy. Troszkę zmniejszę tutaj temperaturę. I dodam 0,5 kg piersi z kurczaka pokrojonych w taką kosteczkę. I teraz tutaj właściwie mamy potrawę już gotową, to znaczy nie gotową, tylko po prostu już nic nie będę dodawać. Tylko pozwolę, żeby ten kurczak się teraz tutaj na wolnym ogniu ugotował z tymi wszystkimi przyprawami i z warzywami. W międzyczasie będę gotować ryż basmati. Ja uwielbiam ryż basmati do tej potrawy. On sam w ogóle ma taki fajny, specyficzny smak. No. Pamiętajcie zawsze, żeby gotować ryż w proporcji, na przykład na 1 kubek ryżu dodać 2 kubki wody. Mała popraweczka, moi drodzy, bo zapomniałam dodać suszonych liści limonki kafir. I jeszcze w międzyczasie dodałam jednak 100 ml wody, bo troszeczkę nam się curry zrobiło zbyt gęste. Oczywiście podam w opisie filmu tradycyjnie dokładnie
wszystkie składniki. Ja czasami troszeczkę improwizuję. Tu akurat dodałam więcej mięsa do tego przepisu niż zawsze, więc ta woda jest akurat tutaj potrzebna. Więc dalej nam się to tutaj fajnie gotuje, a ja sobie wstawię ryż. Danie mam już gotowe, ryż jest ugotowany. Ja sobie nałożę teraz taką sporą ilość, bo jestem tak głodna, bo tutaj tak pięknie pachnie. Bo zapomniałam Wam powiedzieć, że tutaj w tej paście, w jej skład wchodzi jeszcze ekstrakt z krewetek. Ja uwielbiam krewetki, więc już po prostu tutaj za chwilę zwariuję z głodu. Przypomniałam sobie, że mam jeszcze w zamrażarniku kolendrę. Co prawda ona jest mrożona, więc nie ma takiego fajnego efektu, ale na pewno doda smaku. Za chwilę będę zajadać. Życzę Wam smacznego. Zapraszam do gotowania, zachęcam. Korzystajcie z moich przepisów, subskrybujcie mój kanał. No i oczywiście komentujcie. Polecam serdecznie, trzymajcie się, do zobaczenia.